posłankę na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Witam pana Mariana Calvarego, przewodniczącego Stowarzyszenia Żydów Kombatantów. Witam panią profesor Aleksandrę Leliwę-Kotystyńską, przewodniczącą Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu. Witam przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Witam pana Erika Greena, zastępcę szefa misji ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oraz wszystkich przedstawicieli ambasady Stanów Zjednoczonych. Witam przedstawiciela ambasady Federalnej Republiki Niemiec. Witam przedstawiciela Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Witam przedstawicieli władz centralnych. Witam przedstawiciela Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych. Witam przedstawiciela Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz wszystkich przedstawicieli władz lokalnych. Witam przewodniczącego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, pana Lesława Piszewskiego. Witam pana rabina Stamplera, Szaloma Stamplera, rabina Hamad Polska. Witam panią Shanę Ben, dyrektor Fundacji Taubego. Witam przedstawicieli wszystkich organizacji żydowskich. Witam serdecznie wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych. Witam wszystkich państwa, którzy dzisiaj są razem z nami, a nie zostali wymienieni z nazwiska. I również witam serdecznie uczniów szkoły Lauter Morasza oraz uczniów szkoły 225. Witam. Chciałbym poprosić o zabranie głosu gospodarza dzisiejszej uroczystości, pana profesora Dariusza Stole, dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich w Poli. Dzień dobry państwu. Ja po pierwsze chciałem się przyłączyć do powitań, które przed chwilą słyszeliśmy. Pani ambasador, ambasador Green, pani posłanko, szanowni państwo. Witam wszystkich państwa serdecznie w Muzeum Historii Żydów Polskich w Poli. I dzisiejsza uroczystość to jest dla mnie wielka przyjemność, że może nie o kościół, ale jest to też wielki zaszczyt. Wydaje mi się, że nasze muzeum jest najlepszym miejscem dla tej uroczystości. To z kilku powodów. Po pierwsze, historia, do której odnoszą się te odznaczenia, historia dramatycznych lat niemieckiej okupacji, jest ważną częścią naszej wystawy stałej. Znajdujemy się w centrum dawnego getta warszawskiego, naprzeciwko pomnika bohaterów getta warszawskiego. Na naszej wystawie o historii Żydów w latach zagłady jest specjalna sekcja dotycząca ratowania, dotycząca pomocy ukrywającym się Żydom, gdzie wspominamy właśnie o takich postaciach, jak te, które dzisiaj będą odznaczone. Także cieszę się, że historia, którą opowiadamy, cały czas jest dopisywana. Kolejne nazwiska, kolejne historie i także szacunek możemy oddać tym ludziom, którzy do tej pory poznawali, przynajmniej dla szerszego kręgu odbiorców, nieznani. Szczególnie cieszy mnie to, że nasze muzeum miało wielki wkład w sprawę jednego z odznaczonych, pana Franciszka Grabowicza. Udało nam się pomóc w znalezieniu pewnych dokumentów, nawiązaniu kontaktów. Także cieszę się, że mieliśmy także swoje niewielkie ziarenko w tej sprawie. I wreszcie ostatni powód, dla którego bardzo się cieszę, że spotkanie odbywa się u nas, jest taki, że bardzo wielu spośród osób tutaj na sali to są ludzie młodzi, to są uczniowie szkół. Nasze muzeum jest instytucją w dużej mierze edukacyjną. Zależy na tym, aby pamięć o historii polskich Żydów przechodziła z pokolenia na pokolenie. Teraz, kiedy żydostwo polskie jest nieliczną grupą, kiedy możemy wspominać tylko te momenty, kiedy 1/3 mieszkańców Warszawy, Krakowa, Łodzi czy Lwowa stanowili żydowscy obywatele tych miast, ważne jest, żeby kolejne pokolenia młodych Polaków uświadamiały sobie także, jak ważna była rola Żydów w historii naszego kraju.
Także bardzo wszystkim Państwu dziękuję za przybycie i zachęcam do tego, żeby po uroczystości skorzystać i zobaczyć, ci, którzy nie widzieli naszą wystawę stałą, a ci, którzy ją widzieli, żeby zobaczyli wystawę, którą przygotowaliśmy na stulecie niepodległości. Wystawę, która wychodzi od książki Janusza Korczaka, wybitnego polsko-żydowskiego pedagoga Król Maciuś I. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy serdecznie. Proszę o zabranie głosu Jej Ekscelencję Anna Zali, ambasador Izraela w Polsce. Dzień dobry wszystkim. Dziękuję wszystkim za przybycie. I tylko po słowom dyrektora stołu chciałam powiedzieć, że nawet ci, którzy widzieli stałą wystawę, albo jak ja widzieli tu stałą wystawę, nie wiem, więcej niż dziesiątek raz, w tej stałej wystawie zawsze jest coś nowego dla, może nie dla dyrektora stołu, ale dla wszystkich innych, myślę, że zawsze zachęcam wszystkich wrócić do tej wystawy. A teraz mówiąc o naszej uroczystości. Ja cały czas boję się, że jesteśmy przyzwyczajeni do tych historii troszeczkę w ambasadzie. Cały czas powtórzę się i znalazłam w siebie, jak ja narzekała, że to opisy, które dobyliśmy na hebrajską, każda taka media przychodzi z historii, którą powiedziemy, że my narzekamy, że oni są takie za długi i nam bardzo trudno ich potem tłumaczyć na język polski. I ostatnio, kiedy to zrobiło, zaczęłam się powiedzieć, Anio, co ty robisz? To całe straszne życie ludzi, którzy byli przed możliwością śmierci, ja mówię i o ocalałych, i o naszych bohaterach. Drugi kwestii, który ja zawsze siebie pytam, jak to możliwe, jesteśmy już to koniec XVIII, 70 kilka lat po tym wszystkim, dlaczego jeszcze nie skończyliśmy ten proces. I też czasami znalazłam siebie odpowiedzi albo u ocalałych, albo prosto myśląc o tym. Dużo z tych ludzi, którzy wyszli z Holokaustu, nie chcieli o tym mówić bardzo długo i dlatego jestem pewna, że skończymy tu uroczystość przez tydzień czy dwa, dojdzie do ambasady jeszcze medal i jeszcze diplom. Dużo z tych ludzi nie chcieli myśleć o tym piekle i nie chcieli nic zrobić, żeby swoją historię powiedzieć światu. Ja myślę, że każda historia jest bardzo ważna i zawsze siebie pytam, szczególnie kiedy czytam historię, jak ktoś uratował i mamy w tej grupie też całą rodzinę. Ja tylko siebie myślę, siebie, co jest czwórka ludzi, cała rodzina przyjedzie teraz do mnie i pomieszka u mnie bez wojny i bez walki i bez niebezpieczności. Niechaj pół roku, czy rok, czy nawet miesiąc. I rozumiem, że każda historia jest niesamowita i każda historia jest historią bohaterską. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, kto przybył na naszą uroczystość i chyba zaczniemy.
Państwo. Tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata to najwyższe rangą izraelskie odznaczenie cywilne. Wyjątkowe odznaczenie to jest przyznawane przez Jerozolimski Instytut, Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem za zasługi osobom i rodzinom, które z narażeniem własnego życia i życia swoich bliskich ratowały Żydów w trakcie zagłady podczas II wojny światowej. Ludzie uznani za sprawiedliwych wśród Narodów Świata otrzymują specjalnie wybity medal z ich nazwiskiem, dyplom uznania oraz przywilej uwiecznienia ich nazwisk w ścianie honoru w Ogrodzie Sprawiedliwych w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Na medalu Sprawiedliwy wyryte jest żydowskie powiedzenie pochodzące z Talmudu: kto ratuje jedno życie, ten jakby zaratował cały świat. 1 stycznia 2018 roku liczba przyznanych medali sprawiedliwych na całym świecie wynosiła 26 973. Polaków odznaczonych medalem sprawiedliwych jest 6863. Liczba ta stale rośnie. A dziś dokładamy do tej listy kolejnych bohaterów. Państwa Goławskich, pana Grabowicza, panią Gregorek, pana Paciorka, pana Pyzika, panią Sargowicką, panią Stasiewicz, państwa Stępińskich, państwa Vogel i państwa Wereckich. Chciałbym przejść do pierwszego wręczenia medali i dyplomów honorowych. A chciałbym też zwrócić uwagę, że wręczyliśmy Państwu wszystkie historie. Są dostępne, wydrukowane tych odznaczeń. One będą tylko w skrócie tutaj przeczytane podczas uroczystości, ze względu na ilość tych odznaczeń. Pierwszymi dziś odznaczonymi, niestety w złej jakości te zdjęcia, ale są one również w tym buklecie, to Marcjanna i Józef Goławscy. Ocalili oni życie Estery Borenstein. Józef i Marcjanna Goławscy prowadzili gospodarstwo we wsi Osiny, gdzie ukrywali przez pewien okres Esterę. Chciałbym przeczytać list ocalonej pani Ester Mitrani, mieszkającej dziś w Izraelu, która nie mogła przybyć na dzisiejszą ceremonię. Drodzy przedstawiciele Instytutu Yad Vashem, Ambasady Izraela i Rodzin Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Nazywam się Ester Mitrani, a pochodzę z rodziny Borensteinów z Sobolewa. Moje panieńskie nazwisko brzmiało Braverman, a moja matka, Toba Braverman, urodziła się w Osinach. Żałuję, że stan zdrowia nie pozwala mi uczestniczyć w tej ceremonii. Chcę podziękować Yad Vashem za tę uroczystość, podczas której honorowany będzie dyplomem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata pan Józef Goławski wraz z małżonką z Osin. Rodzina Goławskich, a także inni mieszkańcy Osin, ryzykowali życiem w czasach zagłady Żydów, w tym całej mojej rodziny, z rąk nazistów i ich pomocników podczas II wojny światowej. Pozostawałam w Osinach w latach 1942-1944. Następnie przeniesiono mnie do rodziny Bolesława i Genowefy Pieniaków w Płoczewie, gdzie dotrwałam do 1946 roku, podając się za Polkę Teresę Wiśniewską. Nigdy nie zapomnę tych dobrych ludzi, którzy zaoferowali mi schronienie i pomoc w tak strasznych i trudnych czasach. Oby naród żydowski nie doznał więcej prześladowań. Ester Mitrani. Chciałbym zaprosić panią ambasador Izraela oraz pana Kamila Goławskiego z członkiem rodziny, którzy w imieniu swoich dziadków odbiorą medal i dyplom honorowy Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Zapraszam. Dziękujemy serdecznie.
dziękujemy w imieniu Pradziadków za to wspaniałe wyróżnienie. Jesteśmy wzruszeni. Dziękuję. Drugie dziś odznaczenie uzyska rodzina Franciszka Grabowicza, który uratował Szymona Sigala. Franciszek Grabowicz z miejscowości Skaratki w okolicach Kutna był żonaty z Mariną Grabowicz. Mieli oni czworo dzieci: Janinę, Tadeusza, Rozalię i Genovefę. Rodziny odnalazły się dzięki wsparciu zespołu Centrum Informacyjnego Muzeum Polin, do którego krewny ocalałego Szymona Sigala, pan Aleksander Sigal, zwrócił się z prośbą o pomoc w 2016 roku. Proszę o zabranie głosu panią Hawę Granie, siostrzenicę ocalonego Szymona Sigala. Excellency Anna Azari, Ambassador of Israel in Poland, and Professor Dariusz Stola, Director of Poland Museum, dear Grabowicz family, distinguished guests. My name is Chava Grani. My family and I came from Israel and France to show a respect to the late Mr. Grabowicz, who risked his life during the Holocaust to rescue our beloved Uncle Shimon Shimek Sigal. Jewish studies teach us that if you save one soul, you save the whole world. Kto ratuje jedno życie, ten jakby ratował cały świat. Excelencjo, ambasador Izraela w Polsce, profesorze, dyrektorze Muzeum Polin, rodzina Grabowiczów, Wiesławo i prawnuki, szanowni goście uczestniczący w szczególnej uroczystości. Dzień dobry wszystkim Państwu, nazywam się Hawa Granik. Moja córka i kuzyni i kuzynki i ja przybyliśmy tu z Izraela oraz Francji, by okazać szacunek nieżyjącym już Grabowiczom, którzy w czasach zagłady ryzykował życiem, aby uratować naszego ukochanego wuja Szymona Sigala, Szymka. Żydowskie pisma pouczają nas, że ratując jedną duszę, ocalamy cały świat. In 1942, the Nazis arrested Shimon in Paris and sent him to Auschwitz. After the suppression of the Warsaw Ghetto uprising, Shimon was transferred to the Genshufka camp, which was near here. Later, he was sent to Dachau by train. Shimon jumped from the train, and luckily Mr. Grabowicz found him in the field and advised him to hide in the forest. One evening, Mr. Grabowicz came to warn Shimon from a hunting that was planned by the Nazis and suggested Shimon to hide in his own barn, despite the great danger to the Grabowicz family. By risking his life, Mr. Grabowicz saved our uncle. My late father, Shimon's nephew, met him when he arrived as a refugee to the land of Israel. My parents took care of Shimon until he got stronger. Shimon started a new chapter in his life. Thanks to Mr. Grabowicz, his trust in the spirit of man was not destroyed. Dear Grabowicz family, you can be proud of your brave grandfather. He is a true hero. Blessed be his memory. W marcu 1942 roku naziści aresztowali Szymona w Paryżu i skierowali go do obozu koncentracyjnego w Dranice, a następnie do Auschwitz. Po stłumieniu powstania w Getcie Warszawskim Szymon został przeniesiony przez nazistów do pobliskiego więzienia w obozu pracy Gęsiówka, a później wysłany transportem kolejowym do Dachau. Szymon wyskoczył z tego pociągu i na szczęście znalazł go pośród pól pan Grabowicz i zaoferował mu pomoc i schronienie i jedzenie.
Mój zmarły ojciec, który był siostrzeńcem Szymona, spotkał go wkrótce po tym, jak ten przybył jako uchodźca do Izraela. Wprowadził go do naszego domu. Moi rodzice opiekowali się nim, dopóki nie nabrał sił. Szymonowi udało się rozpocząć nowy rozdział życia, a dzięki panu Grabowiczowi jego ufność w siłę ludzkiego ducha nie uległa zniszczeniu. Kochana pani Wiesławo, Wojda, wnuczko pana Grabowicza i jego prawnuki, możecie być dumni ze swojego dzielnego dziadka, który operował prześladowanego człowieka, choć narażał na niebezpieczeństwo siebie i swoją rodzinę. Niech jak błogosławiona pamięć po nim pozostaje żywa. I panią Wiesławę Wojdę i panią Natalię Wojdę, które w imieniu swojego ojca i dziadka odbiorą medal i dyplom honorowy Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Dziękujemy serdecznie. Kolejne dzisiejsze odznaczenie to Józefa Grzegorek. Ocaliła ona życie Jadzi Jochewet Becker. Józefa Grzegorek ukrywała Jadzie w swoim domu w nowej wsi Śladowie, a potem pomogła znaleźć inne miejsca schronienia u swoich znajomych w sąsiedniej wsi. Proszę o zabranie głosu pana Awiego Bekina, syna ocalonej Jochewy Jadzi Becker. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień ambasador Fizowy, pana Misana Zaru, dyrektor w Poli Muzeum, profesor Dariusz Stola. Dear survivors' family, dear representative of the rescued family, dear the family of Josefa. My name is Abraham Becker. I was named after my grandfather, Abraham, who was murdered in Lithuania. I am the son of Ariel Lusik Bekin, Yocheved Yadja Becker, who survived the horrors, and brother of Orit. Jej Ekscelencja Ambasador Izraela w Polsce, pani Anna Azari, szanowny profesorze, dyrektorze Muzeum Bolin, szanowni członkowie rodzin ocalonych, czcigodni przedstawiciele rodzin ratujących. Nazywam się Abraham Becker. Nadano mi to imię na część mojego dziadka Abrahama Beckera, zamordowanego na Litwie. Jestem synem Awiego Bakina i Jochewet Judy Becker, którzy przeżyli piekło zagłady. Jestem też bratem Ori. My mother was 7 years old when the war began. She's now 87 years old. Was the only survivor of her family. She managed to establish a family in Israel and served our country for 40 years. I am standing here today to remind us all that thanks to Josefa and like her, my mother managed to survive and not forget. Moja matka, która dziś ma 87 lat, jest jedyną ocalałą swojej rodziny, która założyła rodzinę w Izraelu, gdzie służyła krajowi przez 40 lat. Stoję tutaj dzisiaj, aby przypomnieć nam wszystkim, że dzięki Józefie Grzegorek i wielu jej podobnym, moja matka ocalała zagłady i nie zapomniała. I want to take this opportunity to thank Josefa through her family. And tell them that Josefa was a brave hero who risked her life and her family in order to save my mother. My parents returned to Poland in the early 60s of the previous century, met with Josefa
and assisted her economically with her house and family and ranch as much as they could. Przy tej okazji chciałbym podziękować Józefie Grzegorek za pośrednictwem jej rodziny i oświadczyć, że Józefa była bohaterską bojowniczką, która ryzykowała życie, a także swojej rodziny, by uratować moją matkę. Moi rodzice przyjechali ponownie do Polski w latach 60. ubiegłego wieku, spotkali się z Józefą i pomogli jej w utrzymaniu rodziny wsparciem na miarę swoich możliwości. In the name of my mother, I would like to thank you for this touching ceremony that was organized by Yad Vashem and the State of Israel through the embassy to say we did not forget the Polish people who helped in saving Jews. Thank you. Dziękuję. W imieniu mojej matki pragnę podziękować za wzruszającą ceremonię, którą zorganizował Yad Vashem Izrael za pośrednictwem swojej ambasady, byśmy mogli powiedzieć, że nie zapomnieliśmy o Polakach, którzy przyczynili się do uratowania Żydów. Dziękuję. Zapraszam pana Grzegorza Kaczorowskiego i panią Izabelę Kaczorowską, którzy w imieniu świętej pamięci Józefa Grzegorek odbiorą medal i dyplom honorowy Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Dziękujemy serdecznie. Kolejnym odznaczeniem dziś, kolejne odznaczenie to Bolesław Paciorek. Uratował on Leopolda Izabelę Weinsteinów oraz ich dzieci Fryderyka Weinsteina, Paulę Weinstein, Resię i Resię Weinstein. Podczas wojny był urzędnikiem w Radzie Miasta Gniewoszów. Przez kilka dni przechowywał w swoim domu Fryderyka Weinsteina. Rok później został poproszony o dostarczenie formularzy do wyrabiania certyfikatów. Zgodził się i natychmiast wysłał formularze do Warszawy. Prawdopodobnie pomógł również matce Fryderyka, kiedy dotarła do Gniewoszowa, dostarczając jej potrzebne dokumenty. Chciałbym poprosić pana profesora Dariusza Stole, dyrektora Muzeum Polin, o przeczytanie listu córki ocalonego, pani Anity Friedman. Nie przypadkiem zostałem poproszony o przeczytanie tego listu. Doktor Anita Friedman kieruje Fundacją Koret, która jest najlepszym darczyńcą naszego muzeum. Nasza wystawa stała powstanie z nimi właśnie dzięki pomocy fundacji, którą kieruje pani Friedman. Przeczytam teraz tłumaczenie jej listu. Jest takie powiedzenie w Jidysz. Na tej ziemi można znaleźć i niebo, i piekło. Wiemy, jak wygląda piekło, ponieważ widzieliśmy je. Nasze rodziny je widziały podczas II wojny światowej. Ale wiemy też, jak wygląda niebo, bo jego przebłyski widzimy w życiu takich ludzi jak Bolesław Paciorek. Historia tego, co wydarzyło się w miasteczku Gniewoszów, pokazuje nam najlepsze i najgorsze z tego, do czego zdolni są ludzie. Chciałabym móc z panem porozmawiać, panie Bolesławie. Chciałabym móc panu powiedzieć, co dla nas znaczą pana wysiłki, by uratować moją rodzinę i wiele innych rodzin. Tak, pana bohaterskie wysiłki uratowały żydowskie rodziny. Ale nawet pana mężne starania nie wystarczyły, aby uratować większość żydowskich rodzin, w tym moją. Po wojnie setki członków rodziny Friedmanów mieszkających w Polsce pozostało przy życiu tylko troje. Nie był pan w stanie ocalić naszych ciał, ale pana wysiłki uratowały nasze dusze. Kiedy opowiadam pana historię moim dzieciom, one rozumieją, że w piekielnych czasach zagłady można było spotkać także dobrych ludzi, że nie wszyscy byli źli. Holokaust złamał nam serca, ale pan przywrócił nam wiarę. Wszyscy ludzie na tej ziemi stają przed moralnymi wyborami.
przed wyborem między niebem a piekłem, a Pan wybrał niebo. W mojej pracy zawodowej wychowawcy, który uczył zagładzie nie tylko moje własne dzieci, ale także tysiące dzieci innych ludzi na całym świecie, Pana imię i Pana przykład będą zawsze wspominane. Niech Bóg błogosławi Pana i Pana rodzinę za pamięć, że wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Jestem zaszczycona, że w pewien sposób biorę dziś udział w uhonorowaniu Pana tutaj. Z wyrazami wdzięczności i pozdrowieniami z San Francisco w Kalifornii, dr Anita Friedman. Dziękuję serdecznie. Zapraszam Panią Ambasador oraz Panią Elżbietę Kamińską z przedstawicielem swojej rodziny, którzy w imieniu świętej pamięci Bolesława Paciorka odbiorą medal i dyplom Nagrody Sprawiedliwy wśród narodów świata. Zapraszam. Kolejne odznaczenie to Jakub Pyzik. Ocalił życie Niny Zarel z domu Bernstein. Bardzo bym prosił panią Debrę Ziffman, córkę ocalonej Niny Bernstein, która nie mogła przybyć dzisiaj na uroczystość, o zabranie głosu. Nina Bernstein Zarel will turn 100 years old this April 19th. Although she would have loved to be here with us, she was not able to travel. Nina asked me to say the following on her behalf. Nina Bernstein Zarel ukończy 100 lat 19 kwietnia 2019 roku. Mimo, że bardzo chciałaby z nami być dzisiaj, nie jest w stanie podjąć podróży. Nina prosiłabym, powiedziała w imieniu następującą rzecz. Jacob Pyzik was an angel. He went above and beyond the call of duty to rescue my brother-in-law, Dr. Otto Shore, and me. He endangered his own life and that of his sister, Maria Shaflowska, to save us. During the war, when I asked Jacob why he was helping us, his answer was, an injustice is being done, and someone has to stand up and help. Jakub Pyzik był aniołem. Wykroczył poza granicę obowiązku, kiedy zdecydował się ratować mojego szwagra, doktora Otto Shore'a i mnie. Ratując nas, narażał życie swojej siostry, Marii Szawłowskiej i własne. Kiedy jeszcze podczas wojny pytałam Jakuba, dlaczego nam pomaga, jego odpowiedź brzmiała: dzieje się niesprawiedliwość i ktoś musi temu stawić opór i pomóc. Only someone of noble character can give such an answer. I am grateful to Yad Vashem, Her Excellency Anna Azari, Israeli Ambassador in Poland, Professor Dariusz Stola, Director of the Pauline Museum, and everyone gathered here today for recognizing Jacob Pyzik's heroism. Takiej odpowiedzi może udzielić tylko człowiek szlachetnego charakteru. Jestem wdzięczna Instytutowi Yad Vashem, Jej Ekscelencji Ambasador, profesorowi Dariuszowi Stoli, dyrektorowi muzeum i wszystkim zebranym tutaj za uznanie bohaterstwa Jakuba Pyzika. Dziękuję. Panią Izabelę Grącką i panią Natalię Grącką, które w imieniu świętej pamięci Jakuba Pyzika odbiorą medal i dyplom honorowy Sprawiedliwy wśród narodów świata.
Dziękujemy serdecznie. Jestem bardzo dumna, że mogę tutaj być i moja rodzina jest również dumna, że Jakub Pyzik i jego siostra Maria Szabowska tak pięknie zapisała się w historii polsko-żydowskiej i w ogóle w naszej rodzinie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, chciałbym Państwa zaprosić w tym momencie na przerwę pomiędzy wręczeniami odznaczeń, a zarazem pierwszą część występu pianisty Łukasza Kopińskiego, między innymi półfinalisty ostatniego 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Artysta wykona walc Es-dur, opus 18 Fryderyka Chopina. Zapraszamy. Thank you.
Dziękujemy serdecznie. Kontynuując naszą ceremonię, chciałbym przedstawić kolejną odznaczoną, a jest nią Aniela Sargowicka. Ocaliła ona Estelle i Aleksandra Laudańskich. Państwo Laudańscy to para żydowskich lekarzy, którzy znaleźli schronienie u 5-osobowej rodziny Sargowickich. Pani Anieli i jej 4 synów we wsi Sielec koło Nowogródka. Została dla nich wykopana kryjówka pod Sadową, gdzie ukrywali się do wyzwolenia przez ponad 1,5 roku. Sargowicy byli dobrze znani wśród żydowskich partyzantów i w okolicy jako ludzie gotowi pomóc. Aniela ponoć mówiła, że zawarła układ z Bogiem, że jeśli uratuje Żydów, to on uchroni jej męża, który przebywał w niewoli niemieckiej. Zapraszam panią ambasador oraz pana Marka Sargowickiego, panią Beatę Sargowicką, pana Henryka Sargowickiego, Wiesławę Dołańską i panią Annę Kost, którzy w imieniu świętej pamięci Anieli Sargowickiej odbiorą medal i dyplom honorowy Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Jeszcze raz, 1,5 roku ta jedna kobieta trzyma podczas II wojny światowej, kiedy wszyscy były półgłodni, całą rodzinę. To nie do rozumienia. Bardzo dziękuję za docenienie jej wysiłku i jej dobrego serca. Kolejną odznaczoną jest Adolfina Stasiewicz. Ocaliła ona zagłady Stefanie Lilienthal i jej małego syna Witolda oraz Annę Glicksman, który ukrywała w swoim domu na warszawskich Włochach oraz między innymi załatwiła rodzinie Lilienthalów aryjskie papiery. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Dorotę Lilienthal, córkę i wnuczkę ocalałych. Dzień dobry. Jestem tutaj w imieniu mojego ojca i w imieniu mojej cioci, którą parę dni temu widział w Izraelu. Są bardzo szczęśliwi, że ich niania dostała medal. Niestety nie mogli przybyć osobiście. Bardzo chciałam mówić bez kartki. Jestem aktorką z zawodu i uczenie się tekstów na pamięć nie jest dla mnie problemem, ale tutaj miałam problem, bo to dotyczy mojego życia, także przeczytam. Miałam szczęście poznać Genię. Zmarła, kiedy byłam dzieckiem. Pamiętam jej głos, pamiętam jej anielską dobroć i łagodność. Pamiętam, że nadal kochała mojego ojca jak własnego syna. Zaczęła się nim opiekować jako niania na parę miesięcy przed wojną, a później podczas wojny postanowiła udawać jego matkę. Mojej babci, matce ojca, oddała własne papiery, dzięki czemu babcia przeżyła wojnę pod zmienioną tożsamością po tak zwanej aryjskiej stronie, odwiedzając swoje dziecko od czasu do czasu, podając się oficjalnie jako jego chrzestna. Genii zawdzięcza też życie siostra babci, której udało się uciec z warszawskiego getta tuż przed likwidacją i której Genia udzieliła schronienia, a następnie umieściła na wsi, podając się jako jej kuzynka. Kilka lat później Genia przyjęła pod swój dach kolejne żydowskie dziecko, kuzynkę mojego ojca, która obydwoje rodziców straciła w Shoah. Niestety znaleźli się tacy, którzy tych dwoje dzieci wzięli sobie za cel donosów.
Dziś wiem, że postawa Genii była heroiczna, chociaż ona sama prawdopodobnie nie miała tej świadomości. Kierowała się przecież sercem. Jej bohaterstwo cenię sobie tym bardziej, że Genia dwukrotnie została wzywana przez Gestapo wskutek denuncjacji. To, że ona i dzieci uniknęły śmierci, było cudem. Jej relacja z tamtego okresu znajduje się w Żydowskim Instytucie Historycznym. A z tej historii wynikło jeszcze jedno dobro. Wnuk Genii i ja jesteśmy jak rodzina. Mówimy do siebie bracie i siostro. We wczesnym dzieciństwie wychowywaliśmy się razem, mieszkając w tym samym domu, w tym samym, gdzie to wszystko się zdarzyło. Geniu, dziękuję za dar życia. I powiem po żydowsku, a szyjnem dank, to daraba. Pana Juliusza Kostrzewskiego razem z członkiem rodziny, którzy od imieniu świętej pamięci Adolfiny Stasiewicz odbiorą medal i dyplom honorowy Sprawiedliwości Narodów Świata. Oczywiście swoim serdecznym dziękuję w imieniu obdarowanej mojej babci Adolfiny Stasiewicz. Jak to pani ambasador podkreślała, że ukrywa się osoby przez półtora roku, oni spędzili z sobą całą wojnę. Oni właściwie wspólnie walczyli, to ich połączyło. Jeżeli walka może łączyć, to w tym wypadku właśnie tak było. Piękna rotacja Dorotki w finale powiedziała, że dalej mówimy do siebie bracia i siostro. Czyli to, co się zrodziło z tej walki, z tych wspólnych przeżyć, z tego cierpienia, z tej walki o przetrwanie i o życie właściwie. Z tego najważniejszego, co może się wydarzyć przy ludzkim, czyli o te najcenniejsze. Zgadziło się coś więcej. Ja Witolda widziałem w 2010 roku ostatni raz, kiedy był w Katyniu podczas uroczystości z premierem wtedy jeszcze, czyli w tym pierwszym locie. I miałem z nim kontakt przez całe swoje życie. Pani Agnieszka niestety nie poznałem. Z Rodką mam kontakt wciąż i jak powiedziała, tak lubię jak swoją siostrę. Ona mnie jak brata, tak do siebie mówimy, chociaż nie łączy nas więzy krwi, ale połączyła nas walka naszych babć. I to jest chyba ponad wszystko. I jeszcze raz, bo to ważny moment dla mojej rodziny. Dla całej mojej rodziny, dla moich dzieci szczególnie, bo dla nich okres wojny to jest tylko historia. Skończyli studia, znają tą historię. Ale mieć bohatera w rodzinie, ja myślę, że to jest rzecz piękna i z tego ja też jestem dumny. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Kolejnymi odznaczonymi są Jadwiga i Marian Stępińscy. Ocalili oni życie Sary Lewitt Gilbert, jej dzieci Józefa Gilberta, Hindę, Richman Gilbert oraz babcie Roże, Róże Feigermintz. Marian i Jadwiga Stępińscy mieszkali w gospodarstwie na wsi między Milanówskiem a Grodziskiem Mazowieckim, gdzie przygotowali kryjówkę, miejsce w podłodze w swoim domu dla rodziny Gilbert. Proszę o zabranie głosu panią Arielę Polak, córkę ocalonej pani Sary Lewitt, która nie mogła przybyć dzisiaj na uroczystości, ale i córka jest z nami. Proszę. Mam
ambassador of State of Israel, Mrs. Anna Azari, chairman of the Institute, distinguished and honored guest. We are gathered here in order to present the Lighthouse among the Nations Medal of Honor. I'm Ariella Polak, the daughter of Sarah Kilbert, who was born here on Polish soil. Today, I'm here representing Sarah and the rest of her family, who were saved by Mr. Marian Stepinski and his family during World War II. Jej Ekscelencja Ambasador, Instytucie Yad Vashem, Doktorze, Przygodni, Szanowni Przybliżoście, zebraliśmy się tu na uroczyste wręczenie medali honorujących sprawiedliwych narodów świata. Nazywam się Ariella Polak i jestem córką Sary Kilbert, która urodziła się tu, na polskiej ziemi. Stoję tutaj jako przedstawicielka mojej matki i pozostałych członków mojej rodziny, którzy zostali ocaleni przez pana Mariana Stępińskiego i jego rodzinę podczas II wojny światowej. At great risk to his life and the life of his family, and without any monetary compensation, Marian Stępiński hit four members of my family, my mother Sarah and her brother Joseph Kilbert, may he rest in peace, who were then young children, very young children. My grandmother, Hinda Kilbert, and her mother, Mr. Fidel Mintz, may they rest in peace. Mr. Stępiński kept these four safe for 2.5 years in the basement of his house in the village of Milanowik. Wystawiając na wielkie niebezpieczeństwo życie własne i całej swojej rodziny, nie licząc na jakąkolwiek korzyść materialną, pan Marian Stępiński ukrywał czterech członków mojej rodziny. Moją matkę Sarę, jej brata, świętej pamięci brata Józefa Hilberta, niechaj spożywa w pokoju, którzy byli wtedy małymi dziećmi, moją babcię Hindę, Hilbert Richman, niechaj spoczywa w pokoju i moją prababcię Fejge, świętej pamięci Fejge Mintz. Pan Stępiński zapewnił tym czterem osobom bezpieczne schronienie przez 2.5 roku w piwnicy swojego domu w Milanówku. Thanks to this heroic act, our family lineage continues to exist. My family immigrated to Israel, and today my mother Sarah is 85 years old, has 2 daughters, 7 grandchildren, and 3 great-grandchildren. To dzięki temu aktowi heroizmu nasza rodzina zachowała ciągłość pokoleń i nadal istnieje. Moja rodzina wyemigrowała do Izraela, a moja matka Sara, dziś 85 lat, ma 2 córki, 7 wnucząt i 3 prawnuczki. About a decade ago, my uncle Joseph returned with Mr. Janek Stępiński to the place where they had been hidden during the war almost 80 years ago and documented it. Perhaps the most emotional thing that he and my mother Sarah often declared was that they have 3 brothers in Poland, and one of them, Mr. Janek Stępiński, is here with us today. Mniej więcej 10 lat temu mój wujek Józef przyjechał to wraz z Jankiem, udał się na miejsce, w którym był ukrywany podczas wojny prawie 80 lat temu i udokumentował to wydarzenie. Być może najbardziej emocjonalnym przekazem, jaki usłyszeliśmy z ust wujka i mojej matki Sary, było, że mają w Polsce 3 braci, a Janek Stępiński, jeden z nich, właśnie jest dziś wśród nas. With gratitude and appreciation from the Kilbert, Waldman, Levit, Polak and Ivki families. Thank you. Rodziny Kilbertów, Reichmanów, Lewitów, Polaków i Inglich przekazują Ci wyrazy swojej wdzięczności i głębokiego uznania. Dziękuję. Zapraszam na scenę Panią Ambasador oraz Pana Stępińskiego, który wraz ze swoją rodziną odbierze w imieniu Mariana Stępińskiego medal i dyplom honorowy Sprawiedliwych Narodów Świata.
Kolejnymi odznaczonymi dzisiaj są Ryszard i Emma Vogel oraz jej dzieci Natalia Filipczyńska z domu Vogel i Jerzy Vogel. Uratowali oni w trakcie wojny Miriam Marię Halpern z domu Holz, później znaną jako Zofia Lewandowska. Natalia Filipczyńska z domu Vogel z bratem Jerzym Voglem załatwili Miriam fałszywe papiery, pomogli jej wydostać się z getta warszawskiego i ukryli w swoim rodzinnym domu u swoich rodziców Emmy i Ryszarda Voglów przez wiele miesięcy. Chciałbym zaprosić panią ambasador Izraela oraz pana Petera Vogla, który ze swoim wnukiem i ze swoją rodziną odbierze medal i dyplom honorowy Sprawiedliwości Nowego Świata w imieniu swoich innych członków rodziny. Dziękujemy bardzo. Jest to szczególna chwila. Czwarte pokolenie. Dla pamięci wszystkich i dla naszej rodziny. Dziękujemy. Przed ostatnimi oznaczonymi dzisiaj są Janina i Wawrzyniec Berescy. Uratowali oni Miriam Szpigel z domu Shapiro. Miriam po tragicznej śmierci większości członków jej rodziny i po wielu miesiącach ukrywania się w lasach dotarła do wsi Zdzisłowice, gdzie mieszkańcy jej grozili z początku. W końcu zapukała do drzwi państwa Janiny i Wawrzyńca Bereskich, pogając o chleb. Pani Janina powiedziała jej, w cudzysłowie, tutaj cytuję, nie martw się dziewczyno, zaopiekuje się tobą. Państwo Wereccy ukrywali ją w stodole aż do wyzwolenia we wsi przez Sowietów. Zapraszam na scenę panią ambasador oraz pana Henryka Bereckiego i pana Władysława Banasia, którzy w imieniu swoich rodziców i teściów odbiorą medal i dyplom honorowy Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Chciałbym skorzystać z okazji, złożyć rodzinie wyrazy współczucia i kondolencje z powodu odejścia córki bohaterów, pani świętej pamięci Aliny Banaś, małżonki pana Władysława i siostry pana Henryka, która odeszła w zeszłym miesiącu. Serdecznie państwu dziękuję. W tym momencie pani ambasador na zakończenie wręczy honorowe obywatelstwo państwa Izrael pośmiertnie przyznane Jadwice i Leonowi Bukowińskim odznaczonym medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1963 roku członkom Żegoty. Tutaj przypominam, to był rok ustanowienia tego medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. To był to jeden z pierwszych medali. To byli oni członkami Żegoty,
i ratowali łącznie 22 Żydów, mężczyzn, kobiety i dzieci. Zapraszam na scenę panią ambasador oraz pana Tadeusza Bukowińskiego, który w imieniu swoich rodziców odbierze honorowe obywatelstwo państwa. Z Warszawy chciałem podziękować za honorowe obywatelstwo. Na marginesie chciałem wspomnieć, że ja mieszkam do tej pory w tym domu, w którym uratowali się Żydzi. Dziękuję. Zakończyliśmy wręczenia odznaczeń. Chciałbym zaprosić teraz na wysłuchanie drugiej części występu pianisty Łukasza Kopińskiego, który wykona trzecie preludium na fortepian George'a Gershwina, a następnie scherzo bemol op. 31. Thank you.
Swoista, żywa lekcja historii pozostanie w Państwa pamięci i my wszyscy tutaj obecni będziemy w naszym codziennym życiu naśladowani i reprezentowani przez oznaczonych dziś bohaterów postawy. Dziękujemy za uświetnienie swoim występem naszej uroczystości panu Łukaszowi Krupińskiemu, który na nasze zaproszenie przyleciał prosto z Londynu. Podziękować panu profesorowi Dariuszowi Stoli, dyrektorowi Muzeum Historii Żydów Polskich oraz całemu zespołowi pracowników i wolontariuszy muzeum, a w szczególności pani Klarze Jacki za współpracę przy organizacji tej wyjątkowej uroczystości. Dziękuję. Serdecznie Państwu dziękuję. Zakończyliśmy część oficjalną dzisiejszej uroczystości. Chciałbym zaprosić wszystkich reprezentantów, którzy oznaczeni dzisiaj odebrali rodzin i osób z rodzin ocalonych o wejście na scenę i do wspólnego zdjęcia. Proszę o wyznaczenie reprezentantów, bo wszyscy z rodzin się nie zmieszczą na scenie.